Witajcie, witajcie bardzo serdecznie na kanale Lara Croft Poland, z tej strony Sylwek, z kolejnym tematem, kolejnym podcastem. A podcast jest o crossoverach. Temat crossoverów to dosyć ciekawe zagadnienie, które odnosi się do wielu dziedzin kultury. Warto poświęcić mu chwilę uwagi, ponieważ jak się okazuje, dotyczy także serii Tomb Raider oraz samej Lary Croft. Nie mogę się jakoś nazwać znawcą tej dziedziny, ale nie oznacza to wcale, że nie mogę o tym porozmawiać, prawda? A przy okazji poszerzyć swoją wiedzę, a także zaciekawić osoby oglądające niniejszy film. Zatem, czym jest crossover i jak to zjawisko ma się do Tomb Raider? Ze mną jest Marcin, który może o tym powiedzieć zdecydowanie więcej ode mnie. Witaj, Marcinie. Cześć, witam was wszystkich. Na wstępie oczywiście serdecznie Ci dziękuję za znalezienie czasu na nasze spotkanie i za wyrażenie chęci, aby porozmawiać o tym właśnie ciekawym zjawisku, jakim jest crossover. No, przyjemność po mojej stronie. Nie jestem również ekspertem, ale trochę się tego uzbierało przez lata, więc na pewno będziemy mieli o czym pogadać. No jasne, czy ja wiem, czy tutaj można kogokolwiek nazywać jakimś ekspertem, znawcą. Po prostu za chwilę dowiemy się wszyscy, czego dotyczą te crossovery, ale jeżeli mamy z tym do czynienia w mniejszym bądź większym stopniu, uważam, że możemy o tym śmiało porozmawiać. Ba, nawet jeżeli ktoś nie ma zielonego pojęcia, czym jest to, to tym bardziej powinien posłuchać, dowiedzieć się, poszerzyć swoją wiedzę o tym, bo to jest właśnie też bardzo ciekawy temat. Mam taką prośbę, gdybyś mógł coś powiedzieć o sobie, aby przybliżyć twoją sylwetkę widzom kanału Lara Croft Poland. Dlaczego akurat ciebie zaprosiłem do rozmowy? A więc, ja jestem Marcin, ksywa to Kondor, którą zazwyczaj też online'owo wykorzystuję. Lubię ogólnie bawić się w chronologię i swego czasu zainteresowałem się Darkness. I kupiłem sobie olbrzymi takie kompendium i myślałem, że tutaj znajdę wszystko, co muszę, żeby przeczytać ładnie. Pierwsze pięć, ile tutaj jest? 40 zeszytów. I zakładałem, że kupując to, będę miał całą historię. I tak sobie czytam i po jakimś czasie okazuje się, że no nie, niestety, brakuje. Jest postać Jackie Astacado, która w pewnym momencie spotyka postać Sara Pezziny, czyli pierwszy crossover Darkness kontra Witchblade. Myślałem, że w takim kozackim wydaniu to po prostu będzie uwzględnione i historia będzie cała ułożona. Tu się okazuje, że nie. Tu się okazuje, że musiałem odłożyć Darkness, zamówić drugi takie, to jest akurat kompendium volume 2, ale drugie takie bydle. Piękna. A wiesz, mógłbyś pokazać grzbiet, bo mówisz, że bydle, a tak tego nie widać. No właśnie. Porównajcie z ręką, nie? Tak, tutaj widać, że to jest bydle. I zamówiłem to i myślałem sobie, super, mogę czytać. Nie do końca, ponieważ ten crossover jeszcze składał się z tak zwanych dwóch tie-inów, które miały inny tytuł. To nie były elementy regularnej serii. I pierwszy tytuł to nazywał się Witchblade Darkness, a drugi tytuł nazywał się Darkness Witchblade. I oba te nie były zawarte ani w tym, ani w tym pierwszym pokazanym, ani w tym drugim, więc frustracja znowu, czyli znowu nie mam historii całej. No i okazało się, tego akurat wam teraz nie pokażę, że cała historia została zebrana w Darkness Ties That Bind. To jest taki zebrany, dużo mniejszy trade paperback, no ale zacząłem od tych grubasów i myślałem, że to mnie załatwi, nie? A jednak nie było wszystko zawarte i wtedy zacząłem się tak naprawdę zagłębiać, czym jest crossover, jak on funkcjonuje, jak go później uzbierać i czy to w ogóle jest możliwe. Jak później będziemy rozmawiać o Tomb Raiderze, to się dowiemy właśnie, że nie zawsze to jest możliwe. A to ci niespodzianka, o Tomb Raiderze będziemy rozmawiać. Tak, dokładnie, bo na razie rozmawiamy o wszystkim oprócz. I tak. To mnie skusiło do tego, żeby zrobić sobie taką chronologię na serwisie Comic Vine. I to mi skusiło, żeby stworzyć taką chronologię, gdzie jest jakby uniwersum Top Cow, również zwane uniwersum artefaktów,
ułożone od najwcześniejszego komiksu, czyli w czasach faraonów, aż po współczesne. Więc tutaj mamy historię z miasta Majów, rzymskiego imperium. Mamy oczywiście wikingów, rycerzy, bardzo dużo różnych rzeczy. Mamy też chyba samurajów, więc ułożyłem to wszystko chronologicznie po kolei. Oczywiście nie wszystko jest perfekcyjnie, tak? To jest bardzo umowne i czasami wybrałem swobodę czytania nad jakąś perwersyjną dokładność w chronologii, więc ułożyłem sobie to tak, no i to sobie tam wisi. Nawet jest taki podcast amerykański, gdzie panowie podłapali to i starali się recenzować każdy jeden zeszyt po kolei, raz w tygodniu. 7 lat temu to się zaczęło i teraz od czasu do czasu do tego wracają, ale nawet ilość tego ich przytłacza, nie? Bo to są 3 strony, gdzie jest na każdej po 90 pozycji mniej więcej. Więc jest tych komiksów topką sporo, ale moim zdaniem bardzo fajne uniwersum, niedoceniane. To jest aspekt właśnie mojej sylwetki komiksowej. To, co jeszcze bym tylko dodał, to jest to, że ja kiedyś robiłem recenzje filmowe dla lokalnej telewizji i niedawno postanowiłem, że sobie to trochę reaktywuję, więc mam też własny kanał Condor's Time Wasting Films. Wiele ludzi uważało, że moje zainteresowanie filmami jest marnotrawstwem czasu, więc stwierdziłem, że przerobię to w mój brandzik. No i jest właśnie taki kanał, który zamierzam znowu ożywić za jakiś czas, jak tylko mi się poukłada parę rzeczy i wtedy tutaj też będzie się działo. I to Super. wtedy wraca o mnie. Ale Czyli nie, jedno, jeszcze jedno muszę dodać, bo to proszę wszystko zaczęło bardzo. się od Gwiezdnych Wojen. Tak. Ojciec mnie zabrał do kina na Powrót Jedi i od tego czasu stałem się fanem fantastyki, gadżeciarzem. I teraz zbieram rzeczy, które wcześniej po prostu do których nie było dostępu. Więc tak. A od Gwiezdnych Wojen do Indiana Jonesa jest blisko, a od Indiana Jonesa do Tomb Raidera jest tym Jeszcze bardziej. bliżej, jeszcze bliżej. Więc ja tak spróbuję w kilku słowach streścić to, co powiedziałeś. Czyli jesteś entuzjastą komiksów, fantastyki i twoje zamiłowanie nie ogranicza się jedynie do przyswajania sobie treści, ale też i do ułożenia jej na odpowiedniej stronie internetowej. I zainspirowało ciebie to, zaciekawiło właśnie zjawisko crossoverów Witchblade i Darkness. No i chyba rykoszetem tutaj też dostała Lara Croft z Tomb Raiderem na czele. I tutaj już uchyliliśmy trochę rąbka tajemnicy, czym jest crossover, ale jednak gwoli ścisłości ja jeszcze zaciągnąłem informacji w Wikipedii i jak się okazuje, no, crossover to jest takie bardzo ogólne zjawisko. Ono nie dotyczy wyłącznie komiksów, ale ono dotyczy praktycznie wszystkiego. Muzyki, samochodów i tak dalej, filmów, więc tutaj można wymieniać. Ale nas oczywiście będzie interesować komiks. Więc z tego, co też znalazłem, to crossovery, one goszczą najczęściej w komiksach amerykańskich. Tego się nie zauważy w komiksach europejskich ani japońskich. Największą popularność właśnie zyskało to zjawisko w Ameryce. Ale gdybyśmy mogli teraz jakoś przetłumaczyć tę nazwę na język polski, albo po prostu wyjaśnić, co to znaczy crossover. Gdybyś mógł własnymi słowami powiedzieć, co to jest w ogóle crossover, taką definicję stworzyć. Bym powiedział tak, w amerykańskim korporacyjnym slangu bym powiedział, że to są dwa brandy, które się spotykają. Czasami jest to związane z tym, że jeden brand ma napędzić drugi, a czasami faktycznie stoi za tym jakaś wizja artystyczna, gdzie ktoś naprawdę chciał połączyć te dwa brandy i uważał, że to był świetny pomysł. Niekoniecznie tylko finansowo, ale po prostu artystycznie. I to właśnie to, co wspominałeś, że głównie to się dzieje w Stanach, a mniej w Japonii, czy też u nas w Europie. Myślę, że w Stanach
po prostu napędzanie nawzajem siebie marek jest, owszem, też traktowanie tego jako franczyza, jako marka, to jest, stamtąd to wychodzi, że znaczy, mogę być w błędzie, ale mam wrażenie, że Stany dużo szybciej i dużo skuteczniej przerobili sztukę na franczyzę, na produkt, na maszynkę do robienia kasy i stąd też ten cross-promotion wpłynął na komiksy bardzo szybko. I wydaje mi się, że tak naprawdę jednym z pierwszych to jest Liga Sprawiedliwości DC, w której to się prawdopodobnie zaczęło. Nie zastrzelcie, jak jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że Batman i Superman to jeden przynajmniej z pierwszych crossoverów. No, takie, nie wiem, Marvel i DC, prawda? To dla mnie też kojarzą się. No Marvel zdecydowanie był pierwszy, jeżeli chodzi o filmy, prawda? Ponieważ nikt nie dokonał tego, to co zrobiły Avengersi. Aczkolwiek w komiksach, z tego co czytałem, to nie jest wiedza moja, to pierwszy był DC. Z tego co wiem. Jasne. Ja często mam wrażenie, że te światy się krzyżują tylko na czas tego jednego crossovera, a później konsekwencje wynikające z tego spotkania zostają zapomniane. Miałem kiedyś crossover, nie przeczytałem całego, Avengers i Transformers w takim kompendium właśnie, gdzie były historie Transformerów ułożone i nagle pojawili się Avengersi i później zniknęli i to tak naprawdę nie miało żadnego wpływu na postacie. I to wydaje mi się, że jest najmniej ciekawy rodzaj crossovera, gdzie po prostu łączymy światy na cztery zeszyty. A później one idą, jakby nic nigdy się nie stało, każdy w swoim kierunku. I tutaj na pewno później będę chciał powiedzieć o jednym crossoverze, który właśnie jest przeciwieństwem tego, gdzie spotkanie się dwóch postaci było przynajmniej dla jednej z nich pivotalnym punktem w całej narracji, całej setkoodcinkowej serii. No właśnie, i dobrze, że o tym wspomniałeś, bo teraz chciałbym takie trudniejsze pytanie zadać. Trudniejsze, może banalne, a może nawet i też niemądre, ale w takim razie, po co tworzy się takie crossovery? Jaki one niosą w sobie cel? To znaczy, mówię, ja bym to rozdzielił na dwie kolumny: biznesową i artystyczną. I ta biznesowa jest, kiedy jedno ze studiów po prostu słabo przędnie, jest drugie studio, które znacznie lepiej sobie radzi. Wtedy oni pukają do drzwi i mówią: słuchajcie, może byśmy połączyli nasze postacie. Wasza popularność napędzi naszą popularność. Ktoś pewnie komuś tutaj też zapłaci. I tutaj. Dzisiaj oczywiście to jest nie do pomyślenia, ale kiedyś, około w połowie lat 90., Marvel sobie nie radził. Dlatego też sprzedali większość licencji na lewo i na prawo do różnych studiów, i dlatego teraz Disney i Kevin Feige się tak męczą, żeby odkupić te wszystkie rzeczy, żeby wszystko było pod jednym parasolem. I wtedy trochę to jest mało wiarygodne, ale naprawdę Image sobie lepiej radził od Marvela, i to Marvel zapukał do Image'a, żeby zrobić crossover właśnie X-Men tutaj jest, X-Menów. Hulk, Tak, dokładnie. Witchblade widzę, Darkness. Witchblade światem i Darknessem, nie? I tutaj zrobili taką historię, gdzie Mephisto stwierdził, że u niego w Marvelu jest za dużo diabelskich postaci i on musi za bardzo bić się o duszę swoich tych umarłych, tak? Że człowiek umiera i wtedy te diabły różne się tłuką, kto dostanie tą duszę. Tak to mniej więcej zrozumiałem. Więc Mephisto się przeniósł do uniwersum Top Cow, gdzie rzekomo nie ma żadnego diabła, chociaż to też później nie do końca prawda, ale te nieścisłości po prostu zawsze się pojawiają. I Mephisto zaczął robić rozróbę w Marvel, w Top Cow, w artefaktach. No i wtedy wiadomo, postacie z Marvela przybyły z pomocą i się wszyscy nawzajem tukli. I to właśnie miało wtedy napędzić w latach 90. znowu Marvela. I to Marvel zapukał właśnie do Top Cow. To, co ciekawe, to zaspoileruję, ale jednym z efektów tego to Wolverine ohajtał się z Witchblade. O, proszę, ja nawet nie wiedziałem, że Tak, pewnie taka mało kto wie. sensacja. Podejrzewam, że niektórzy, którzy dzisiaj tworzą Wolverina, może chcą zapomnieć o tym, aczkolwiek ja uważam, że Witchblade jest taką trochę zniesławioną marką, narracyjnie bardzo fajną i na pewno wszystkim polecam. Nawet jeżeli obrazki są często bardzo sugestywne, to powiedziałbym, że nie jest to
typowy przykład takich lat 90. skąpo ubranych panienek i muskularnych facetów i tylko akcji, ale uważam, że Witchblade akurat ma też fajną historię, więc polecam przy okazji. To ja tak troszeczkę od siebie dodam, chociaż ja nie do końca znam historię Sary Pezzini. No jedynie to moja wiedza ogranicza się do jej spotkania z Larą. Ale z tego co wiem, to większość, możesz mnie ewentualnie poprawić, większość rysunków, za większość rysunków odpowiada Michael Turner, którego ja jestem absolutnym tutaj miłośnikiem, zwolennikiem. Ale to jest sztuka, to trzeba też znać pewne jakieś rozgraniczenie, tak? Sugestywna, sensualna, nie do końca bezpośrednia, tutaj po prostu działa na zmysły, tak? Ale nie pokazuje niczego też do końca wprost. Tak, zgadza się. No i ja bym tutaj wrzucił w jeden worek trzech artystów, na pewno Michaela Turnera, Andy Parka i Jima Lee. Mam wrażenie, że oni mają, owszem, każdy ma swój styl odrębny, ale jak się patrzy na ciała postaci, nie tylko kobiet, bo tutaj oni są moim zdaniem bardzo równo traktują obie płcie. I te postacie naprawdę niesamowicie wyglądają. I ja bym powiedział, że to po prostu jest takie spojrzenie na ludzkie ciało, takie pozytywne, więc do którego warto dążyć, ale na które trzeba się napocić. Dlatego też znowu troszeczkę odlecę, ale lubię, jak w filmach przedstawia to Zack Snyder. Zwłaszcza, że on chyba jest najbardziej przypakowanym reżyserem, jakiego w życiu widziałem, i on jakby rozumie anatomię ludzką. Jak w 300 on pokazuje Leonidasa, to po prostu wygląda jak komiks, prawda? To jest jak narysowane przez właśnie Jima Lee, Andy'ego Parka, czy właśnie Michaela Turnera. I to mi się podoba, że jest ktoś, który w filmie też potrafi to oddać. Rozumiem. A teraz tak powróćmy do tego naszego pierwszego tego pytania zasadniczego, czyli crossovery, one mają kilka celów. Po pierwsze, one mogą pomóc pewnym markom, które gdzieś tam są słabsze, mogą urozmaicić tym sposobem też i historię, mogą wzmocnić pewne jakieś relacje i to też nie jest rzadka zaskakujące, ale też myślę, że się zgodzisz, tutaj chodzi o pieniądze, tak? Że jednak kupowanie praw, kupowanie wizerunków, jakichś postaci tych komiksowych wiążą się z no, niebywałymi, horrendalnymi tutaj sumami. Myślę, że to takie trochę porównać można z transferami w piłce nożnej, tylko na mniejsze kwoty. Ale poruszyliśmy temat finansowy, to chciałbym poruszyć temat artystyczny, który tak. Przynajmniej moim. Ja to tak odbieram, że kiedy ktoś zdecydował się na to, żeby stworzyć crossover Batman i Darkness, że to pierwotnie mógł być zabieg czysto na kasę, aczkolwiek to, jak ten Batman wpłynął na Darknessa w poszczególnych dalszych historiach, zebrane to jest w takim oto wolumenie, gdzieś mam też osobne wydanie, dotychczas Jackie, główna postać Darkness, była jakby zatrudniona u jednego z nowojorskich mafijnych bossów włoskich. Spotkanie z Batmanem, które najpierw oczywiście rezultowało w bitce, bardzo ładnie zresztą narysowane tutaj te Batmany są. Nie powiem, kto rysował, musiałbym sprawdzić, ale to wygląda na typową kreskę Top Cow. I to spotkanie z Batmanem, które oczywiście było bardzo konfrontacyjne, spowodowało, że Jackie zmienił swoje podejście do życia ogólnie, swoją motywację. Rzucił swoje zatrudnienie mafijne i ruszył własną drogą. I jak się czyta to nagle w Jackie jest przemiana, której się nie jest w stanie zrozumieć. Ja naprawdę miałem problem, żeby wczaić, co się stało, że Jackie nagle zachowuje się, jak się zachowuje. I skąd to się wzięło? I to jest właśnie tutaj opisane. I jak udało mi się już w końcu dorwać ten zeszyt Darkness Batman,
to wszystko jakby nabrało sensu i takiej płynności narracyjnej. Więc jestem święcie przekonany, że akurat tutaj autor miał wizję, wiedział, co chce zrobić, i to było na tyle fajne i odważne, że to wpłynęło na całą resztę serii i na postać Jackiego, gdzie wcześniej był mafiozą, a teraz jest jakby wolnym strzelcem. I to wydaje mi się, że to jest ciekawe, to jest spójne narracyjnie, motywacyjnie dla postaci, i ten crossover miał sens i znaczenie. To nie było po prostu spotkały się dwa światy i jutro o tym zapominamy, tylko faktycznie to odcisnęło swoje piętno. I to mi się podobało, dlatego jest to też jeden z tych moich preferowanych crossoverów. Czyli rozumiem, że go najbardziej polecasz, tak? Ten crossover. Jaki jest twój ulubiony? Tutaj jest problem z polecaniem crossoverów, bo to trzeba jednak mimo wszystko czytać tu przynajmniej jedną z serii. Ale tak, uważam, że ten crossover jest pięknie narysowany, ma wpływ przynajmniej na historię Darkness. No, dla Batmana to tam się niewiele zmienia, raczej niewiele lub nic. Ale jest to taki jeden crossover, który mi teraz spada do głowy między dwoma firmami, który ma wpływ na przynajmniej jedną serię, i to taki diametralny. Więc jest to jakość, funkcja i konsekwencje jakby ubrane w jedną fajną paczkę, że faktycznie czuć, że to miało sens. To nie był zabieg marketingowy czysto, tylko tam za tym stała jakaś motywacja, jakaś konstrukcja narracji, i to był sensowny plan. Bo o nieudanych planach możemy zaraz też pogadać. To też Tak, się tak, do takiej historii. tak. I nagle się nić wątku urywa, bo trzeba szybko crossover wcisnąć. No, dokładnie. I też o tym za chwilę wspomnimy. Więc mam tutaj ściągawkę i się teraz nią posłużę, ponieważ na stronie Tomb Raider Hub, tak, .com, bo o tym też wspominałeś. Dobrze mówię. Są właśnie rzeczowe i konkretnie wyszczególnione wszystkie komiksy Tomb Raider, będące właśnie crossoverami. I jak się okazuje, jest kilka spotkań Lary z różnymi postaciami. Głównie to my w Polsce znamy crossover z Sarą Pezzini, tak, Witchblade, ale też mamy, jak już wspomniałeś, z Darkness, z Kanonem Hawk, tak, to jest postać Fatoma. I to, co mówiłem, że w Polsce jedynie mieliśmy przyjemność zobaczenia Lary z Sarą. I akurat nawet mam ten cudowny zeszyt. To już jest po prostu skarb z 2000 roku. Pewnie też masz. Ja się chwalę moją wersją angielską, anglojęzyczną. Od razu całym zbiorem historii jak z Larą i Sarą. No to jak się chwalimy, to ja też się pochwalę, bo też mam anglojęzyczną. Tak, zgadza się. Szukałem tych, ale nawet raz zamówiłem, ale okazało się, że sprzedawca już nie miał. W momencie, jak już zamówiłem na eBayu i cofnął mi to, już stwierdziłem, że nie chcę się na razie szukać, że się zadowolę tym, co mam. Ale to jest nie koniec, słuchaj, ponieważ chciałem ty się posłużyć książką, którą już wielokrotnie pokazywałem na kanale Lara Croft Poland i którą też nadmienię można było wygrać w konkursie w naszej grupie. I w tej książce jest pięknie wyszczególnione, z jakimi postaciami i kiedy Lara się spotkała. I to w sumie tak odczytam. I za chwilę zadam właśnie pytanie. Więc z Sarą Pezzini ona spotkała się po raz pierwszy w 1997. Tylko coś sprawdzę. Tak, z Sarą Pezzini ona spotkała się w 1997. Następnie mamy crossover Dark Crossing z 2000 roku, Tomb Raider The Darkness z 2001 roku, następnie od 2000 do 2002 Phantom The Resurrection of Taras, później Monster War z 2005 i jeszcze jeden crossover, Witchblade, Vampirella, The Magdalena i Tomb Raider z 2005. Ja te okładki będę pokazywał, Pewnie. jak będę to omawiać w tym momencie. No i zatem jest kilka spotkań z Larą, ale jak wspomniałem też, niestety w Polsce mogliśmy spotkać się tylko z Sarą. Niestety na chwilę obecną, w 2021, kiedy są już wydane archiwa 1, 2, 3, 4, w Polsce 1 do 3, czekamy na czwórkę, niestety nie mamy do czynienia z
nie wiem, ze zbiorczym wydaniem, też odświeżonym, z odnowioną publikacją. Więc jak sądzisz, dlaczego tak ciężko jest w ogóle to jest dostępne w tym momencie? Dlaczego, jeżeli chciałby się kupić, i to jest, ja jestem tutaj żywym przykładem na to, jeżeli chciałbym sobie kupić taki crossover, to niestety go ściągam za kilkaset złotych. Ja kupiłem go, no nie powiem za ile konkretnie, ale za niemałe pieniądze. I tak naprawdę nie ma wznowień. Co się dzieje tak naprawdę, Marcinie? Jeżeli mogę cię zapytać, że no jest tak duży problem z tymi crossoverami. Czy no w szczególności z Tomb Raiderem, to też pewnie wszyscy fanowie Tomb Raidera wiedzą, że zmieniło się właściciel licencji na Dark Horse. I no, odbiór tych komiksów Dark Horse jest różny. Uważam, że są one od przeciętnych do fajnych, ale na tyle jednak tego, co robiła ekipa Stop Cow, no trochę blednie. Wydaje mi się, że tamta Lara była trochę bardziej wyrazista, ale nie o tym temat. I w momencie, kiedy ta Lara poszła do Dark Horse, no to już prawnie zaczęły się schody, jak to wydawać, kto ma do czego prawa. I co ciekawe, kiedy prawa do Gwiezdnych Wojen przeszły z Dark Horse do Marvela, może po prostu Marvel tyle aż zapłacił, że wziął od razu całe prawa do wszystkich komiksów wydanych przez Dark Horse. Więc Marvel zaczął wydawać zbiory komiksów Star Wars wydanych przez Dark Horse. Boże, ale to brzmi. Tutaj w tym przypadku wydaje mi się, że może to być tak, że po prostu Dark Horse nie dysponował taką kwotą, żeby zapłacić za licencję do tego zbioru historii, które zawiera też Witchblade. I tutaj marki się podzieliły i można przytoczyć jakby dwa modele, gdzie ktoś chciał na siłę mimo wszystko wydać komplet, a ktoś po prostu wolał zakopać to pod warstwami lat, że tak powiem. Bo wspominałeś o tym crossoverze z Fadą, w którym, o ile się orientuję, też się Sara Pezzini pojawiła, ale nie jestem pewien. I tutaj zastosowali taki zabieg, że wzięli strony, które były crossoverem, i przerysowali postacie z innych licencji na postacie oryginalne. Dzięki temu mogli wydać historię w całości. Tutaj, no, Top Cow ma różne podejście do swoich marek i swoich szczególnie wydań czy komiksów sprzed przełomu wieków. I oni, no, nie do końca wszystko wydawali tak, żeby to było ładnie zebrane. Wiele, wiele jest ich komiksów, które wciąż czeka na pierwsze trade paperbacki czy kompendia, które nigdy nie zostały wznowione, więc po prostu zostały tak naprawdę tylko dla komiksowych archeologów, którzy mają nerwy i zasoby finansowe, żeby za tym grzebać się na eBayu, na Amazonie, na amerykańskich stronach handlujących komiksami. Inaczej do tego się nie dojdzie. I tutaj, no, jest ten największy czynnik, to jest jednak pieniądz. Po prostu licencja kosztuje, wartość rynkowa Tomb Raidera wahała się przez ostatnie lata i podejrzewam, że w momencie, kiedy dobijali tego targu, to prawdopodobnie Tomb Raider mógł mieć tę najwyższą pozycję marketingową. Podejrzewam, że to było w okolicach przedwydania rebootu Tomb Raidera. I podejrzewam, że jest szansa na to, że to kiedyś zostanie wydane, ale niewielka. Za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, bo mam taką swoją teorię, ale chciałbym powrócić jeszcze właśnie do archiwum tomu drugiego, który też posiadasz, prawda? Tylko że w wersji Angielski. anglojęzycznej, dokładnie. I na odwrocie okładki widnieje taka informacja, którą teraz odczytam. Niniejszy tom zawiera zeszyty numer 16, 24 i 26 do 34. Tutaj brakuje właśnie jednego zeszytu, 25, którym Lara spotyka się właśnie ze Sarą Pezzini, czyli z Witchblade. Ale co ciekawe, i ja tego do końca nie jestem w stanie pojąć i zrozumieć, i myślę, że może ty naświetlisz tę sprawę. Kolejny zeszyt, czyli 26, o tytule Otchłań,
i tam jest część pierwsza, część druga. Tutaj mimo wszystko kto się pojawia? Pojawia się Sara Pezzini. I Jackie Estacado, więc Tak. nie jedna, ale dwie postacie należące do Top Cow. Tak, dokładnie, do wydawnictwa Top Cow. I przepraszam cię bardzo, ale naprawdę dla mnie to jest nie do pojęcia, dla mnie to jest bez sensu. Jeżeli nie zabierają jakiś zeszyt, ponieważ tam jest Witchblade, to o co chodzi, że tutaj bez problemu pojawia się ta Witchblade zakazana i Darkness zakazany? O co chodzi? To jest dla mnie dziwactwo i głupota. To za chwilę powiem dlaczego. Ale co tak naprawdę, jeżeli jesteś świadomy, co tak naprawdę jest w tym zeszycie zakazanego, że go nie ma? Ja, moja pierwsza reakcja była taka, żeby szukać, czy faktycznie na tych stronach padają ich imiona i nazwiska tych dwóch postaci Top Cow, czyli Sara Pezzini i Jackie Estacado. I faktycznie padają, więc Tak. to muszą być jakieś prawne, licencyjne ograniczenia, gdzie na dobrą sprawę można wykorzystać element postaci, a w zeszycie 25 jest po prostu ta postać do tego stopnia pokazana, że już nie mogli sobie na to pozwolić, już by musieli zapłacić. I prawdopodobnie tutaj jakieś technikalia finansowo-prawne spowodowały, że łatwiej było Dark Horse'owi pominąć ten zeszyt i stworzyć na taką, no jednak niefajną lukę, niż po prostu dopłacić i stworzyć kompendium, tak? Pewnie dlatego to się nazywa archiwum, a nie kompendium, bo archiwum może mieć dziury, a kompendium jako komplet już chyba nie powinno. No, wiesz, archiwum to też może się wiązać, wiesz, z poszukiwaczem, z grobowcami, więc tutaj tak nawet pasuje ta nazwa. Ale kompendium to rzeczywiście do czegoś zobowiązuje. Kompendium to po prostu jest od A do Z, a tutaj no brakuje powiedzmy literki M. Tak. No ale tak. Więc tutaj rzeczywiście. Być może o to chodzi, że w tamtym zeszycie, a powiedz mi, masz ten zeszyt, czy nie masz ten zeszyt? Bo to jest 25 seria nie ma. Endgame, prawda? Mam nadzieję, że doleci niedługo, ale 25 nie ma. Bo tutaj właśnie kwestia, co tak naprawdę tam jest pokazane. Podejrzewam, że chyba tam są pokazane te moce Sary, a w tych pozostałych zeszytach tak naprawdę są tylko postaci. Tak, no i ten Endgame jest takim najbardziej chyba problematycznym crossoverem, jaki znam, bo raz są prawne problemy z tym, że nie można przedstawić już ani Lary, ani Sary w obrębie jednego tytułu. To jest jeszcze ten trzeci z trzech, który nigdy nie został jakoś skolekcjonowany. To jest w ogóle taka historia już bardzo odjechana, która jak pierwszy raz przeczytałem, to myślałem sobie, o kurka, co tu się dzieje? Lem się chowa przy tym, czy nie? No, nie poszedłbym tak. Może gdyby Lem rysował komiksy, to może byłaby konkurencja, ale O, widzisz. ogólnie więc na łamach Witchblade pojawia się nie sama Lara w formie, jaką znamy. To jest tylko w tym zeszycie 25. Dochodzi do konfliktu, w którym już w Witchblade Lara wygląda w taki sposób. Dobra. Jest nazwana jako Lara Croft, jest nawet tytuł serii Tomb Raider, ale wizerunek postaci jest całkowicie zmieniony i ten wizerunek w obrębie już tego Witchblade ani razu się nie pojawia. Więc możliwe, że musi nastąpić jakby zbiór kilku cech, które spowodują, że Brand jest wykorzystany bez zezwolenia. A może tutaj to jest traktowane jako nawiązanie. I dlatego tutaj mogła Lara się pojawić, bo ona w żadnym wypadku nie przyjmuje swojej właściwej postaci. A później dziewczyny przerzucają się do tego roku 5000, gdzie Lara de facto też ani razu nie pojawia się w swojej właściwej postaci. Tutaj mamy Kadbosz. Dobra, tutaj Darkness widzę. I tutaj jakieś dziewczyny, tak? Aha, i po lewej stronie jest Lara.
Lara jest właśnie tą z tymi takimi krystalicznymi czy błękitnymi włosami, więc całkowicie inny wizerunek. I może tutaj mamy jakieś luki licencyjne, że to pozwoliło wykorzystać to i opublikować, a samej Lary już nie, więc. No i okej, w takim razie problem z umową, porozumieniem się różnych wydawców powoduje, że nie mamy kompletnego wydania archiwów. Brakuje zeszytu 25, w którym poznajemy przygodę Lary i Sary. Nadmienię też, że to nie jest koniec, ponieważ żadnych innych zeszytów crossoverowych też nie uświadczymy w tych archiwach. Zatem można zapomnieć o Fatomie, o Darkness, o tej Vampirelli i tych pozostałych postaciach. To znaczy, Vampirella, tak, zgadza się, ale to, co jeszcze jest, wydaje mi się, że dostępne i to na eBayu można chyba jeszcze zdobyć, to jest ten Monster War. Tutaj mamy zarówno całą ekipę z Top Cow i Lary, nie? Więc jakieś tam opcje są, ale no wiadomo, wszystko zebrać to jest już karkołomne. I właśnie, ja nazwę to po swojemu. Dla mnie takie zjawisko, które w tym momencie jest, dla mnie ono jest patologiczne. Nie powinno czegoś takiego być, ponieważ no, może to będzie kontrowersyjne, ale dla mnie to jest po prostu gwałt na sztuce, że pieniądze tutaj jednak biorą górę i one tutaj rządzą, a powinno się zrobić wszystko, co w mocy wydawców, aby jednak tę sztukę udostępnić po prostu nowym pokoleniom, ludziom, którzy do tej pory nie mieli możliwości zakupienia, poznania przygód każdej z tych postaci. Ponieważ co się w tym momencie dzieje? Dzieje się to, że jeżeli ja bym sobie chciał kupić to, co pokazujesz, to albo kupuję za kilkaset złotych. Sorry, ale mimo wszystko to nie jest w żaden sposób intratne, w żaden sposób nie powinno czegoś takiego być. B wariant to po prostu sobie ściągam z internetu wersję cyfrową i to jest też piractwo, tak? A w tym momencie wydawca mógłby zarobić, tak? I mógłby być po prostu realne pieniądze. I czy o to chodzi, żeby zmuszać fanów do takich właśnie patologicznych zachowań? I co tu jest patologiczne? Patologiczne zachowanie to jest, że fan ściąga z internetu, ponieważ zależy mu na poznaniu Lary, przygód Lary niedostępnych nigdzie, czy to, że ktoś kupił kiedyś i wystawia powiedzmy za 300, 400, 500 złotych, tak? Czy po prostu to, że wydawcy nie chcą ze sobą się porozumieć i jeszcze raz powtórzę śmiałą moją tezę, gwałcą sztukę. Dla mnie to jest po prostu morderstwo sztuki. Zgodzę się, ale jest to efekt jakby historii, mam wrażenie, amerykańskich mediów. Tutaj mam wrażenie, że we współczesnych crossoverach już te wszystkie firmy, ci wydawcy już się nauczyli z tych lekcji, z problemów licencyjnych i dzisiaj to już wygląda inaczej. Jakiś współczesny crossover dorwać, mam wrażenie, że jest dużo łatwiej niż te wcześniejsze. I ja bym tutaj nazwał lata 90. takim dzikim zachodem praw licencyjnych, gdzie Marvel wyprzedawał licencje na filmy na lewo i na prawo, byle żeby utrzymać swoją płynność finansową. Znowu DC i Warner Brothers trzymali się kurczliwie tych licencji, które mają, wypuszczając filmy w latach 80. i wczesno 90. nazwałbym częściowo jakościowe, bo o Supermanach wczesnych można się trochę kłócić. Pierwszy mi się podoba, pozostałe trzy w ogóle nie. Batmany to na przykład jestem wielkim fanem Batmana, powrotu Batmana. Pierwszy Batman z Nicholsonem jest fajny, ale już powiedziałbym, że tutaj to jeszcze to były jakby przedbiegi do tego, żeby zrobić Batman, powrót Batmana. I mamy później takie dziwne filmy jak Catwoman, mamy dziwne filmy, też lata też 2000, ale dużo dziwnych rzeczy Hollywood robił, dużo dziwnych rzeczy komiksy robiły i w efekcie tego nie wszyscy chcą to zebrać, niektórzy może chcą o tym zapomnieć i to jest efekt tego, że te lata 90. naprawdę to był taki dziki zachód licencji, gdzie ludzie kupowali, wydawali, robili dziwne rzeczy. Coca-Cola się z Pepsi kłóciła w reklamach. I to jest ciekawe. To jest takie, powiedziałbym, jeżeli chodzi o marketing, legendarne wręcz. Ale z punktu widzenia fana, oczywiście frustrujące. Ale efektem tych
tego chaosu tamtych lat jest dużo bardziej poukładane wydawnictwo, wydaje mi się, w latach 2006 w górę, nie? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że mimo wszystko wydawcy się czegoś nauczyli, ale nie naprawili błędów w przeszłości. To jest Dokładnie. trochę szkoda. No właśnie to naprawienie błędów, ale też w prywatnej rozmowie przyznam, że wspomniałeś o pewnym takim ciekawym rozwiązaniu, dzięki któremu można obejść te, nie wiem, te prawa, tak? Prawa związane z postacią. Po prostu można na przykład zmienić wygląd postaci, albo po prostu zmienić imię i nazwisko, tak? I w Tak, to tym. Adam to wykorzystał. To krótko wspomnieliśmy wcześniej, zgadza się. I że to byłoby też takie rozwiązanie, chociaż no nie do końca też takie właściwe, tak powiedzmy fair, ale mimo wszystko, jeżeli wydać coś, to można byłoby rzeczywiście tutaj zmienić po prostu Larę Croft na, nie wiem, na Laurę, nie wiem, jakąś tam, tak? I myślę, że to działałoby też na rzecz fanów, ponieważ pomimo, że inaczej się nazywa, to wiadomo, o kogo chodziłoby. Znaczy, Czy jakieś to inne było, rozwiązanie znasz? znaczy, to byłoby ciekawe, gdyby faktycznie to zrobili, żeby to wydać. Bo teraz wyobrażam sobie rzesze fanów, które no, teraz mamy tą kulturę internetową ciągłego oburzenia. I ja podejrzewam, że tutaj przytoczyłbym historię komiksu Batman Damned. To jest komiks, który został wydany jako Black Label i on miał być dla dorosłych. I on nawet miał być do tego stopnia dla dorosłych, że w pierwotnym zeszycie można było uświadczyć wizerunku członka Bruce'a Wayne'a. Czyli najważniejszy bad gadget, można Tak. by się powiedzieć. I najpierw była reakcja oburzenia, jak śmiecie, to przecież, a dzieci, wiadomo, to na okładce jest napisane, że coś jest dla dorosłych, ale że to jest komiks, to co z tego, że to jest napisane, że jest dla dorosłych? Komiks jest dla dzieci. I ludzie wciąż mają, mam wrażenie, takie spostrzeżenie, taki wizerunek komiksu. Więc najpierw było oburzenie, że pojawił się, a później było oburzenie, że go zabrali, że w następne już zeszyty były totalnie wyczernione. Już Ucięli tego. gadżet Batmana, najważniejsze. Więc widzisz, więc mieliśmy sytuację oburzenia, gdzie próbowaliśmy naprawić tą sytuację i było jeszcze większe oburzenie w dalszym punkcie, a te zeszyty, które zostały wydane już z Bad Gadgetem, osiągają teraz ogromnych cen, więc jakby stworzyli taki eBayowy raj spekulantów komiksowych, gdzie te komiksy po prostu latają po horrendalnych cenach i wydaje mi się, że tutaj byłoby podobnie, byłoby oburzenie, byłoby stwierdzenie, że o, nie chcecie wydać kasy na to, żeby porządnie wydać. I wydaje mi się, że w obawie przed tym oburzeniem oni wolą po prostu siedzieć cicho i tego już nie ruszać. Zwłaszcza, że no mam wrażenie, że okej, tak z pozytywnym odbiorem się spotkało to wydanie tych Tomb Raider archiwów, ale to oburzenie na brak tej 25 nie był jakiś tam olbrzymi, więc też nie czują tej presji od fanów, żeby faktycznie to wydać lub zmienić i wydać. Więc byłoby to rozwiązanie, ale mam wrażenie, że teraz już jakby się trochę mleko rozlało, musieliby praktycznie wydać po prostu Tomb Raider Archivum z 2.2. Nie wiem, czy ich sens biznesowy by na to pozwolił, tak bym do tego tematu podszedł. Natomiast wspomniałeś wcześniej, że realne by było i nawet całkiem takie super, gdzie wydaliby archiwum tom piąty, zawierając absolutnie wszystkie crossovery, wszystkie zeszyty, które nie pojawiły się w tych wcześniejszych Tomb Raiderach, archiwach Tomb Raiderowych. To też byłoby dobre. To byłoby dobre rozwiązanie, żeby zebrać faktycznie wszystkie te niedobitki Tomb Raiderowe w jednym zeszycie, zwłaszcza, że te koda, które pokazywałeś, ona jest, to jest fajny trade paperback. Covenant. To jest Covenant. Dokładnie. Tyle, że jak ja się tymi wydaniami interesowałem, to właśnie tak jak ty, pod kątem crossoverów, bo już miałem historię z Sarą, ja jej nie potrzebowałem.
A tutaj masz właśnie kilka zeszytów tylko o Sarze i później parę na zeszytów Tomb Raider i Sara. I tak naprawdę żaden z tych trade paperbacków nie jest jakby kompletną, zamkniętą całością, bo masz poszarpaną historię Sary i tylko niektóre wydania Tomb Raidera, więc znowu połowiczne rozwiązanie, nie do końca idealne, Zgadza prawda? się. Właśnie dobrze, że o tym też mówisz, bo chciałem tylko napomknąć, ponieważ też mamy i prócz Covenanta mam właśnie Kodę, Ceremonii i co mnie zdziwiło, ponieważ wcześniej nie spotkałem się z tym, to co mówisz, że mnóstwo tu jest stron, ale po prostu tylko kawałeczek jest spotkania Sary z Larą, a reszta to już jest sama Sara. I to mnie zdziwiło, bo dlaczego na przykład nie wydać jeden taki zeszyt, w którym będą zawarte wszystkie po prostu te spotkania jednej, drugiej postaci. Trochę to taki skok na kasę, coś czuję. Tak, zgadza się. Tutaj po prostu to był sposób na to, żeby jeszcze raz zarobić na tych samych postaciach. I no, moim zdaniem nie jest to fajne. Ostatecznie, jak pierwszy raz, znaczy jak jedyny raz zamówiłem sobie kodę i sprzedawca cofnął mi ten zakup, ponieważ już nie, coś się stało z tym egzemplarzem, już nie dochodziłem, po prostu stwierdziłem, że dobra, nie ma sensu za tym biegać, ponieważ już mam całą tą Sarę zebraną, więc nie widzę sensu. I same te Lary i Sary zebrałem w pojedynczych zeszytach, więc za tym już nie chciałem biegać, ale preferuję od zeszytu jednak ładne wydanie z grzbietem opisanym i że wiem, co to jest, jak patrzę na półkę, niż właśnie te zeszyty, które później wyglądają właśnie tak, nie? Że to jest. Ja Tak. wiem, że są kolekcjonerzy, którzy uwielbiają mieć tylko te pierwsze wydania. Ja to jednak preferuję mieć ładny grzbiet, może nie aż tak gruby jak w tym przypadku, bo przed tym to trzeba trochę też przestrzec, bo tutaj z tego lubią strony wypadać i się zaczyna grzbiet Aha, bo to psuć. jest tylko klejone, no to fatalne. Tak, jest tylko klejone i to jest też niefajne. To ostatnio dopiero czytałem, wiadomo, tutaj to się rozpada, a w przypadku właśnie archiwów to się robi takie fajne, o, to się trzyma, nie? Ten grzbiet jest Dobrze, to elastyczny. dla porównania, ponieważ ty masz wydanie anglojęzyczne, ja mam wydanie polskie, więc ty pokazałeś, że jest klejone i szyte. I tak samo, nie wiem, czy ja to pokażę, tak samo, też klejone i szyte. Tylko różnica, to już taka może ciekawostka, to jest w tym papierze. Gdybyś mógł pokazać jakąś stronę, więc to wybierzmy sobie jedną stronę, a najlepiej może, nie wiem, okładkową jakąś, co? No, okej. Okay. No, I ja widać. powiem, przyznam, że trochę poczytałem zarówno twoich komentarzy odnośnie tej całej sytuacji, jak i bardziej oburzonych komentarzy. Ja powiem tak, wolę ten błysk, ale, i tutaj jest duże ale, ten błysk jest fajny, ale jak jestem zmęczony, powiedzmy, że cały dzień siedziałem przy kompie i pracowałem, później jeszcze coś robiłem, oczy mi się zjechały i przy lampce czytam, to jest to na pewno jakieś wyzwanie i to już naprawdę każdy musi dla siebie wziąć, zdecydować, co jest lepsze. Ale ja uważam, że to jest kwestia gustu i może, wiadomo, w idealnym świecie to po prostu każdy by wydał jeden wariant taki, drugi wariant taki Tak. i użytkownik sam by sobie wybrał, ale na to nikogo nie stać, zwłaszcza wydawców, którzy myślę, że i tak fajnie, że wydali to w Polsce, co jednak nie jest standardem, żeby wydawać tego typu grube, przetłumaczone edycje. Tak można tak samo powiedzieć, że mało jaki Absolut został przetłumaczony z DC na polski, a są to też piękne wydania. Miałem, już sprzedałem, no to naprawdę czyta się to rewelacyjnie. Przy lampce no, bywa czasami trochę wyzwanie, bo ogólnie oko się męczy, jak mamy duży kontrast. Jak kontrast maleje, oko jest w stanie dłużej wytrzymać, powiedzmy. Kondycja oka się lepiej zachowuje, więc też wydaje mi się, że ten papier taki matowy cechuje się troszeczkę niższym kontrastem. I też mając do przeczytania 400 stron Tomb Raidera, to myślę, że oko się nie zmęczy tak szybko w polskim wydaniu niż jak w tym amerykańskim. Ale to jest już kwestia gustu i nie był, znowu, kultura oburzenia internetowego. Po prostu wydaje mi się, że
nie jest to aż tak problematyczne jak dla wielu ludzi, ale rozumiem, że mogą być ludzie niezadowoleni. No, No, wiadomo. tak. Oczywiście się z tym zgadzam. Ja jednak byłbym chyba zrozpaczony, to też podkreślam, byłbym zrozpaczony, gdybyśmy dostali jakość papieru tego, którą dostaliśmy w 2000 roku, gdzie okładka no, jest piękna, tak, ale to, co tutaj się dzieje, to już woła o pomstę do nieba. W tamtych czasach ja się oczywiście cieszyłem, że wow, jest Lara, ale no teraz jak się zwraca i patrzy na te archiwa albo na inne komiksy, no to aż szkoda, aż szkoda. I tak na zakończenie, takie w sumie podsumowanie tych crossoverów, słuchajcie, w Polsce, to jedynie, no ja mam wszystkie, ale ich nie jest dużo. To właśnie to jest duży format taki zeszytowy z Tomb Raider i Witchblade, wydane w 2000 roku przez TM Semic, ale też pojawiły się takie trzy malutkie wersje. One porozdzielane, po prostu tamto, co pokazałem, porozdzielane na trzy części w taki paskudny sposób, dołączone do czasopisma chyba Play, też nie wiem, w którym to było roku. Ja to chyba w kiosku jeszcze Tak, kupowałem, to jak było w byłem kiosku. gdzieś o tym szóstym jakoś, czy ósmym, i chyba ja to kupowałem osobno, bez żadnej dodatkowej gazety. Tak? Wydaje mi się. A Ja nie, bo to jest pamiętam, jakieś że. wydanie. Okej, dobra. Nie, to było na pewno w gazecie, bo ja pamiętam, że po prostu się odrywało z tej gazety. I co też ciekawego, no w tym nie pojawia się chociażby ten rysunek. Tak? Tego na przykład nie ma. Tego nie ma i tego nie ma. Tych dwóch rysunków nie ma w tamtym zeszycie. Więc no po prostu taka kołomyja, strasznie dziwne są te historie związane z crossoverami. Idea jest słuszna, idea jest naprawdę wspaniała, gdzie można zobaczyć swoich ulubionych bohaterów spotykających się razem. I dla wielu fanów Lary, i to wielokrotnie też widać w naszej grupie Lara Croft Poland, gdzie podejmowane są pytania, z kim chcielibyście zobaczyć Larę, to często mówi się, jak sądzisz, taka zagadka dla ciebie. Czyje nazwisko pada? Kogo chcieliby fani Larę zobaczyć w jakim towarzystwie? I ja bym powiedział, że Nathan Drake albo Indiana Jones. Bardzo dobrze. Nathan Drake to tutaj po prostu króluje. Ale to nie jest nic dziwnego, bo to kolejna też charyzmatyczna postać. I taki crossover, czy to w formie komiksu, gry, powieści, no na pewno byłby hitem. Zgadza się. I one, crossovery są dobre i powinno się jak najczęściej je tworzyć, ponieważ one wzbogacają historię, wyróżniają w jakiś sposób jedno uniwersum i drugie. I to jest piękne. Ale w tej beczce miodu, no, łyżka dziegciu, no niestety też się pojawia właśnie te problemy, o których tutaj wspominaliśmy. Licencja, pieniądze, niewyrażenie zgody i otoczka tej niespójności też tutaj się pojawia. To wszystko czyni jednak, że fani są zagubieni, fani nie wiedzą, w jaki sposób się zachowywać, co robić, a chcieliby jak każdy inny w normalnym świecie po prostu poznawać i cieszyć się tym, co twórcy dali, ponieważ to jest sztuka, tak? Twórca coś wymyśla, coś pokazuje, nie dla siebie, tylko po prostu dla innych ludzi, fanów. I tak to wszystko powinno być. I ja, Marcinie, w tym momencie Ci dziękuję za przedstawienie całej tej historii crossoverów, historii Witchblade, Darkness, Lary, ponieważ ten temat jest ważny. Dla ludzi, którzy chcą poznać serię Tomb Raider kompletnie, to muszą wiedzieć o tym, że taki w cudzysłowie romans Lary z innymi uniwersami miał miejsce i mocno wierzę w to, że jednak będziemy mieli też do czynienia ze wznowieniem, żeby poznać w ładnym wydaniu te wszystkie historie, ponieważ Lara jest tego warta. Trzymam kciuki, żeby się udało, żeby faktycznie wydawca, który się szarpnął na to, żeby archiwa wydać, co dla mnie jest naprawdę bezprecedensowym wydarzeniem, jeżeli chodzi o polski rynek komiksowy, że też się pokusi o to, żeby trochę głębiej do tych archiwów zajrzeć i też te pozostałe artefakty wygrzebać z niego, jak to po prostu na prawdziwego Tomb Raidera by przystało.
Jasne. Dlatego dziękuję Ci jeszcze raz za tą rozmowę i jesteśmy oczywiście w kontakcie. Jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję również i Wam, drodzy widzowie. Oczywiście skomentujcie, wyraźcie swoje opinie, co Wy o tym wszystkim sądzicie, czy Wy też macie jakieś crossovery, którymi moglibyście się pochwalić. Dzięki i do następnego. Cześć, cześć. Na razie.